Jak mieć więcej klientów? Każda z właścicielek biznesu online tego chce. Jak sprawić, co więcej, aby ci klienci niejako sami do nas przychodzili, żeby nie było tak, że my desperacko publikujemy po jakichś grupach albo ustawiamy na łapu-capu reklamę, tylko po prostu jak sprawić, żeby ludzie sami chcieli z nami pracować, żeby mieć kolejkę chętnych klientów. O tym właśnie Ci opowiem w tym odcinku, więc zapinaj pasy i jedziemy! Nie ma chyba co ukrywać, że naprawdę w biznesie online, jeżeli ma to być Twoje stałe źródło utrzymania, a nie coś dodatkowego na waciki, to właśnie potrzebujesz, żeby ten biznes był przewidywalny, żeby był opłacalny. I nie da się mieć opłacalnego biznesu, jeżeli nie zarządzasz tym, żeby mieć właśnie stały dopływ nowych klientów. Tylko jak się za to zabrać? Chciałabym Ci przedstawić takie 5 kroków, które warto wykonać, żebyś Ty mogła spać spokojnie. Są to oczywiście kroki oparte na moim doświadczeniu i na tym, że naprawdę ja w chwili obecnej nie muszę się martwić o tych klientów. Wchodząc w nowy miesiąc, po prostu wiem, że x tysięcy złotych wpadnie na moje konto i oczywiście, jeżeli chcesz o to zadbać szerzej niż tylko słuchając dzisiejszego odcinka, tylko rzeczywiście działać, to przypominam, że możesz to zrobić w ramach klubu 10K. Szczegóły klubu znajdziesz pod opisem w tym wideo. A więc pierwszy krok do tego, żeby mieć stały i przewidywalny dopływ nowych klientów, to jest, tu Cię może nie zdziwię, a może zdziwię, ale to jest Twoja strategia marki. A mówiąc tak bardziej łopatologicznie, to jest to, żebyś Ty sobie w 100% sama uświadomiła, dla kogo Ty jesteś, a dla kogo nie jesteś. Jaki jest Twój kluczowy przekaz? Tak, żeby ludzie, oglądając Twoje treści w internecie, niezależnie od kanału komunikacji, w jakim jesteś, po prostu od razu widzieli, czy to dla mnie, czy to nie dla mnie. I oczywiście tutaj mogłabym o tym mówić ponadgodzinny masterclass na ten temat i mam takie produkty w swojej ofercie. Mam też w klubie 10K na ten temat ćwiczenia. Natomiast zwróć uwagę przede wszystkim na to, że żeby mieć stały dopływ nowych klientów, to Ty potrzebujesz wiedzieć, kto właśnie tym Twoim idealnym klientem jest. Czyli dla kogo Ty jesteś, ale też druga strona medalu, czyli dla kogo Ty nie jesteś. I to powinno być widać w Twojej komunikacji w sieci. Dla kogo jesteś? W czym się specjalizujesz? Oglądając jakiekolwiek moje wideo, mniej więcej zorientujesz się, dla kogo jestem. Że jestem dla kobiet, które prowadzą biznesy online, chcą skalować przychody, zarabiać więcej, pracując mniej. Nie są to biznesy rozbudowane, nie zatrudniają ludzi, i też często mają takie wrażenie, że mają trudności w skalowaniu swoich zasięgów w social media. Nie są właśnie takimi influencerkami. To jest mój klient i ja wiem, że dla niego jestem. I wiem, dla kogo nie jestem. Nie jestem dla biznesów produktowych, które sprzedają w e-commerce. Nie jestem dla osób, które sprzedają w MLM-ach. Nie jestem dla osób, które mają bardzo, bardzo duże zasięgi w social mediach. Więc jak widzisz, Ty też od tego zacznij. Dla kogo Ty jesteś, a dla kogo nie jesteś. Bo z tego wynikają Twoje oferty, Twoje treści w kanałach komunikacji i po prostu to, czy właściwe osoby będziesz do siebie przyciągać, a właściwe odpychać. To jest bardzo ważny punkt pierwszy na tej liście. Jak mieć stały i przewidywalny dopływ klientów, najpierw sobie określ, kogo chcesz przyciągnąć, kogo chcesz odepchnąć. Punkt drugi, który potrzebujesz mieć, żeby mieć stały, przewidywalny dopływ klientów w Twoim biznesie online, to jest ścieżka klienta. I tutaj właśnie bardzo dużą pracę też wykonuję zawsze z klientkami, żeby one miały odpowiednio ustawioną strukturę swoich ofert. Żeby zakup pierwszy dla Twoich klientów był łatwy i żeby kolejne zakupy były łatwe. Żebyś miała taki ekosystem Twoich ofert, że właśnie po raz pierwszy jest łatwo kupić i łatwo jest z Tobą zostać. Wtedy będzie tak, że
ci ludzie, których przyciągniesz właściwą komunikacją, mają właśnie łatwość w tym, żeby z Tobą zostać. Jest to odpowiednio zakomunikowane, od jakiej oferty u Ciebie trzeba zacząć, warto zacząć. I jest to oferta, którą ja nazywam takim no-brainer, że po prostu nie ma wyjścia, warto do niej dołączyć, grzech by był nie dołączyć. Jest to oferta niezbyt zobowiązująca cenowo i tu jest właśnie często popełniany błąd, że my próbujemy tak jakby od razu temu klientowi naszemu potencjalnemu sprzedać coś bardzo drogiego. I czasami to działa, zwłaszcza jeżeli jest podparte jakimiś poleceniami, ktoś Cię poleci, to wtedy to działa, że ten proces budowania zaufania do Ciebie jest skrócony, ale jeżeli ktoś postępuje powiedzmy w taki zwyczajowy sposób, to raczej nie od razu wydaje u nas kilka tysięcy, tylko właśnie warto zacząć od takiej oferty no-brainer i poukładać poszczególne inne oferty na wyższych półkach cenowych. O tym też właśnie możesz się dowiedzieć z moich programów i nad tym możesz pracować w klubie 10K nad opłacalnością swojego biznesu. Punkt trzeci na tej liście, żeby mieć stały, przewidywalny dopływ nowych klientów, polega na tym, żeby odpowiednio budować strategię Twoich treści. Tak jak Ci powiedziałam w punkcie pierwszym, najpierw sobie zdefiniuj, kogo chcesz przyciągnąć, kogo chcesz odepchnąć, ale w trzecim punkcie tu chodzi właśnie o to, jakimi treściami Ty do tego klienta mówisz. I bardzo ważne tutaj są rzeczy, na przykład takie, żeby po pierwsze określić dobrze filary, tematykę swoich treści, co tego klienta tak naprawdę u Ciebie interesuje, co jest, jak ja to mówię, środkiem cebuli, taką najbardziej fundamentalną korzyścią Twoich ofert, pracy z Tobą. I w moim przypadku, kiedy ja dogrzebałam się do środka swojej cebuli, to najbardziej fundamentalną korzyścią dla moich klientów jest to, że mają stabilny, opłacalny biznes. I na tej bazie tworzę treści. Jeden to jest z filarów moich treści. Na tej bazie też tworzę pierwszą ofertę na mojej ścieżce klienta, czyli klub 10K, który jest właśnie tą ofertą no-brainer, więc jeżeli jeszcze w nim nie jesteś, to koniecznie sprawdź link w opisie do tego wideo i dołącz, bo to jest właśnie taka oferta, że łatwo Ci będzie tam dołączyć, nie ma długoterminowego zobowiązania i skupiasz się w niej na tym, czego najbardziej chcesz, czyli na tym, żeby zbudować stabilny, opłacalny biznes. Tak naprawdę obietnicą mojego klubu jest to, że doprowadź swój biznes do stabilnych 10 tysięcy miesięcznie lub więcej. I w usługowym biznesie online, kiedy mamy niedużo kosztów, to jest właśnie taki próg, który zostawia Ci kilka tysięcy zysku i możesz się dalej rozwijać. Więc punkt trzeci to jest odpowiednia strategia Twoich treści, czyli zacznij od filarów tematycznych, dokop się do środka cebuli i oczywiście tam jest jeszcze trochę więcej niuansów w strategii treści, ale w tym odcinku zacznij od tego. Musi Ci to wystarczyć. Jeżeli chcesz więcej, zapraszam właśnie do moich programów. Co dalej? Co po tym kroku? Kiedy masz odpowiednią strategię treści, kiedy właśnie te Twoje treści mówią do tego idealnego klienta, a odpychają nieidealnego klienta, kiedy z tych treści łatwo jest dołączyć na początek Twojej ścieżki klienta, to czego jeszcze potrzebujesz? Wiedzieć, jak tego klienta angażować do wykonywania kolejnych kroków. Bo jest jednak taki przeskok, prawda, decyzyjny. Od momentu, no fajne masz te treści, do momentu staję się Twoim klientem. I na tym etapie potrzebujesz niejako wciągnąć tego klienta, potencjalnego klienta, głębiej w swój świat. Jak to możesz zrobić? Możesz oczywiście oferować webinary, jakieś szkolenia na żywo, ale to wszystko wymaga Twojego czasu. Ewentualnie możesz zrobić auto-webinar, ale ja jestem fanką innych opcji, czyli właśnie angażowania tego potencjalnego klienta poprzez kolejne medium, które właśnie jest takim medium wyższego zaangażowania. To może być na przykład newsletter i będziesz z tą osobą w bliższej relacji przez newsletter. To może być podcast i kiedy osoba przysłucha x minut
Twoich podcastów, to wtedy właśnie jest bardziej gotowa na zakup. To może być taki kanał YouTube, jaki ja teraz dla Ciebie też nagrywam, że właśnie kiedy obejrzysz kilka moich filmów po kolei, to już też, jeżeli jesteś idealną klientką, to będziesz gotowa na zakup. A jeżeli nie jesteś, to też dobrze, to znaczy, że Cię odepchnę tymi materiałami i pójdziesz do kogoś innego. Więc to jest kolejny etap, żeby przenosić tego klienta wyżej jeszcze, jeżeli chodzi o zaangażowanie, i to da się zaplanować. I krok piąty, żeby jeszcze mieć stabilny, przewidywalny dopływ nowych klientów w Twoim biznesie, jest prosty. Czyli kiedy masz już to opracowane, te poprzednie cztery kroki, to skalujesz zasięgi, miejsca w Twojej sieci potrzebują mieć większy dopływ idealnych, potencjalnych klientów. I jak o ten dopływ zadbać? Oczywiście można metodami organicznymi, natomiast tutaj zwróć uwagę na to, żeby korzystać z takich mediów, które teraz są na fali, w których po prostu łatwo jest zdobywać subskrybentów, obserwujących. Czyli na przykład w przypadku Instagrama jest to coraz większym wyzwaniem, duże konta rosną coraz bardziej, natomiast nowym kontom, powiedzmy, trudniej się wybić. Więc może w takim przypadku zmienisz kanał komunikacji, pójdziesz na Threads, nową aplikację Instagrama, pójdziesz na YouTube, tak? Gdzieś, gdzie jest łatwiej. Natomiast ten krok nie może być pomijany, czyli albo dbasz o stały dopływ nowych potencjalnych klientów metodami organicznymi, albo płatnymi. Czyli właśnie też możesz przecież zastosować reklamy, które zadbają o to, żeby więcej osób w Twoich kanałach komunikacji było. I w tym też pomagam moim klientkom i na to też będą ćwiczenia w ramach klubu 10K, jak sobie stworzyć na przykład taką reklamę, która Ci przynosi nowych obserwujących. Więc w skrócie to jest tyle, tak? Te pięć kroków, kiedy je wykonasz dobrze, to naprawdę nie ma opcji, żebyś nie miała tego stałego dopływu nowych klientów. I pamiętaj też, że w każdym z tych kroków liczy się to, żeby właśnie zaprojektować dany etap dobrze, poprawnie. I jeżeli chcesz mieć pewność, że naprawdę dobrze to zrobisz, to zachęcam, bądź ze mną w kontakcie w klubie 10K, w gronie królowych swojego biznesu, gdzie możesz dołączyć po prostu w każdym momencie i być ze mną na sesjach, na żywo, dopracować, jak to ma wyglądać u Ciebie. A w tym odcinku właśnie to już jest wszystko. Oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału na YouTube lub podcastu, to po prostu zasubskrybuj, wtedy dostaniesz powiadomienia o kolejnych odcinkach, bo nie zawsze są one regularnie i wtedy będziesz miała pewność, że nic nie przeoczysz. W opisie właśnie pod tym wideo, czy w opisie do podcastu znajdziesz linki do klubu 10K, gdzie najbardziej Ci polecam dołączyć, jeżeli dopiero zaczynasz właśnie u mnie się zapoznawać z treściami, bo to najmniejsze zaangażowanie z Twojej strony, również finansowe, więc możesz zobaczyć, jak ten klub wygląda, a zaprojektowałam go całkiem sensownie i mam nadzieję, że się tam zobaczymy. Trzymaj się ciepło. Cześć, cześć!